Dziś będzie o biciu się po mordach, wojnie, przetrwaniu i miłości do starszych tytułów. Zaczynajmy. Wystartowała wielka wyprzedaż na serwisie GOG. Obejmuje ona ponad 200 tytułów wszelkiej maści, zaś trwać ma do zaledwie 25 września. Jako iż nie ograniczają się oni do jednego gatunku, każdy znajdzie coś dla siebie. Wiele gier jest obecnie tańsze niż dotychczas, a oto kilka z nich. Shadowrun Returns, Her Story czy Beat Cop. Śpieszcie się kupować gry, tak szybko drożeją. Niedawno pojawiły się głosy o nowości spod skrzydeł Square Enix, no i jest. Left Alive to dystopijne podejście tej firmy do gatunku, jakim jest survival. Niestety w tej chwili wiemy niewiele, gdyż poza trailerem, który widzicie w tle, jedynymi newsami jest data konferencji, gdzie dowiemy się czegokolwiek. Trailer zdecydowanie dla fanów Akiry. Studio Sledgehammer wyrusza na krucjatę promocyjną swojej najnowszej odsłony Call of Duty World War II z trailerem trybu single player. Klimat wojny wylewa się z każdej klatki, ukazując nam wojenne piekło, rzucając graczem od mrożącej krew w żyłach ofensywy w Ardenach, czy przerażającego lądowania w Normandii. Wygląda na to, że powrót do korzeni wyszedł z serii na dobre. Final Fantasy już dostępne dla posiadaczy PlayStation 4. Mimo że rdzeń, rozgrywki i oczywiście fabuła pozostają w formie znanej fanom serii, to do gry dodano szereg usprawnień przyspieszających, umilających i niekiedy ułatwiających grę oraz oczywisty lifting graficzny, zbliżający odsłonę z 2000 roku naszym obecnym standardom. Pora powrócić do tej świetnie przyjętej przez wszystkich odsłony. Ciekawostka ze świata Fortnite. Mimo iż gra od studia Epic Games nie pozwala graczom korzystającym z PlayStation 4 na rozgrywkę z posiadaczami Xbox One i na odwrót, to ostatni weekend okazał się odstępstwem od tej zasady. Na Reddicie pojawił się wątek, w którym pewna osoba dostrzegła nick ze spacjami, co jest domeną Xboxowców. Dodatkowo ktoś pochwalił się grą z synem pomiędzy platformami. Czyżby szykowało się coś dużego, czy też to zwykły błąd? Na koniec dobre wieści dla fanów bijatyk. Po Tekkenie 7 i Injustice 2 pora na odrobinę radości dla sympatyków Capcomu i Marvela. Tak, właśnie swą premierę ma Marvel vs. Capcom Infinity na PS4, Xbox One oraz PC-ty. Oceny, które pojawiły się w sieci, nie powalają, lecz zdecydowanie nie zwiastują krapa. Recenzenci podkreślają przystępność dla świeżych graczy i krytykują wygląd postaci. Mam nadzieję, że tę jesienną aurę umiliły wam zarówno newsy, jak i spokojna kapibara. Trzymajcie się, cześć!